Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im, cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Kondycja człowieka, każdego z nas, domaga się nawrócenia. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa wychodzi nam naprzeciw, aby zaradzić naszej słabości i skłonności do grzechu. Człowiek nie jest zły ze swej natury, bo przecież wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Natura ludzka została zraniona grzechem, a konsekwencją tego zranienia jest skłonność do zła. Ciągnie nas do zła i grzechu, ponieważ grzech jawi nam się jako coś dobrego dla nas. Poddajemy się tej manipulacji zła, czasami nie w pełni świadomi mechanizmów, które nami rządzą. Gdybyśmy byli w pełni świadomi konsekwencji grzechów, pójścia własną drogą na przekór Bożej woli, nigdy nie popełnilibyśmy żadnego grzechu. Konsekwencje zejścia z Bożej drogi i błądzenia na manowcach zła są straszne i budzą przerażenie. Nielicznym dane jest jeszcze za życia, choćby przez chwilę doświadczyć cierpienia dusz potępionych w piekle. Opisuje to doświadczenie m.in. polska mistyczka, święta Faustyna. Nie może nas zatem dziwić, że w niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który zawraca z drogi wiodącej ku potępieniu i powraca do Boga, niż z 99 świętych, którzy nawrócenia nie potrzebują. Kiedy siedzi się w odizolowanym, zamkniętym środowisku, wszystko wydaje się być nijakie, zwykłe i powszednie. Zacierają się różnice pomiędzy dobrem a złem, między grzechem a świętością. Jeśli jednak zestawimy świętość Boga z grzechem człowieka, dostrzegamy silny kontrast, perspektywę, która wyostrza nasze spostrzeganie świata i samych siebie. Doświadczenie to mobilizuje nas do przemiany swojego życia, do jego przewartościowania, czyli do nawrócenia. Nie koncentrujmy się na własnych grzechach i słabościach, ale wpatrujmy się w świętość Boga. Kontemplacja Boga jest remedium na nasze grzechy, balsamem, który pozwala zabliźnić się naszym duchowym zranieniom. Kto wpatruje się w Boga z miłością i pragnie upodobnić się do Niego, zostanie stopniowo uleczony z ludzkiej skłonności do zła i zaczyna w ten sposób upodabniać się do Boga.